Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał Do Diabła z Grami. Link w opisie. Zadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich moich gości. To są konsole wiadomości, czyli co poniedziałkowy przegląd newsów ze świata w gier wideo. Lecimy, moi drodzy, do Warhammer 40 000. Space Marine 2 została dodana nowa operacja. Grałem, skończyłem. Pierwszego dnia mnie nosem wywalało z serwerów, ale zagrałem na dzień drugi i bawiłem się świetnie. Tym razem będziemy musieli pokonać ogromnego, wręcz gigantycznego biomutanta. Wiecie, dużo strzelania i tak dalej. Świetna misja. Kolejna bardzo fajna misja. Słuchajcie, mam tylko nadzieję, że będą dodawane kolejne i kolejne i że ten fantastyczny trzecioosobowy shooter będzie cały czas rozwijany. Moi kochani, kolejny news, no to mamy ze sobą Xbox Partner Preview, tak? Całość macie na moim kanale, tutaj zostawię wam link w opisie, żebyście sobie mogli obejrzeć, kto jeszcze nie widział, a teraz skupimy się na kilku najważniejszych jego aspektach, najważniejszych oczywiście moim zdaniem, czyli na grze Chronos The New Dawn od Bloober Team. Moi drodzy, gra będzie działa się w Polsce w przyszłości, tak? W grze będziemy sterowali jakimś dziwnym gościem, który wygląda jak, trochę jak taki kosmonauta, powiedzmy, i walczyli z potworami. Mega mnie cieszy to, że gra będzie trzecioosobowym horrorem z mechaniką walki, tak? Tak więc tutaj Bloober po Silent Hillu 2 postanowił troszeczkę urozmaicić gameplay swoich gier, co moim zdaniem jest mega, ale to mega na plus, więc bardzo mocno czekam. Dodatkowo jeszcze przyznam, że jestem ciekawy, czy rozwinie się tutaj jakaś, wiecie, inba na Alan Wake 2, ponieważ bohaterka DLC The Lake House, tak, czyli tego DLC, które zostało pokazane i które będzie miało premierę 22 października, czyli już zaraz, ma żonę. Więc moi drodzy, teraz czekamy na nazywanie Alan Wake 2 Alan Walk 2. Ale mówiąc poważniej, ja bardzo mocno czekam, Alana Wake'a 2 uwielbiam i z wielką przyjemnością, wręcz z dziką rozkoszą, sprawdzę ten DLC, tak? I na pewno dla was będę go recenzował. Dodatkowo jeszcze pokazano Subnautica 2, więc fani tutaj podwodnych podróży w towarzystwie gigantycznych, obrzydliwych, mackowatych stworzeń będą pewnie szczęśliwi. Ja podziękuję, nie grałem nawet w jedynkę, ale bardzo szanuję Subnautikę, bo podobno to jest dobra gra. Pokazano także The Legend of Babu, czyli grę, która wygląda troszeczkę tak dla mnie pixarowato, ale to plus, w której będziemy wcielali się w małego chłopca i jego psa Chow Chow, który jest biały i wspaniały. Podoba mi się to. Dodatkowo jeszcze pokazano Wuchang, czyli nie Wulong, nie Wukong, tylko Wuchang teraz mamy, słuchajcie. I jest to kolejna gra Souls-like z azjatycką mitologią, wiecie, ze specjalnymi zdolnościami bohaterki, z bardzo dynamiczną akcją. Dla mnie troszeczkę tego jest zbyt wiele, ale pewnie tytuł będzie dobry. Dodatkowo nowe IP od Remedy, utrzymane tutaj w uniwersum Control, FBC Firebreak. Będzie to, słuchajcie, sieciowa taka, powiedzmy, że strzelanka, tak, która no totalnie do mnie pewnie nie trafi, ale jeżeli ktoś lubi, no to jak najbardziej. Kolejne newsy już niezwiązane z Xbox Partner Preview to to, że najprawdopodobniej na również właśnie na Xboxie, czyli taki xboxowy odcinek, moi drodzy, ma się już niedługo pojawić Black Myth Wukong i w tym tygodniu mamy poznać jego datę premiery. Czekamy. Starship Troopers zebiera średnie oceny. Podobno bardzo duże problemy sieciowe, nie wcale taki dobry gameplay sprawiają, że no gra otrzymuje oceny rzędu 60%, co przy Helldivers czy też przy Warhammer 40 000 sprawi, że raczej będzie bardzo, ale to bardzo szybko zapomniana. No cóż, szkoda, mamy teraz takie czasy, że gry średnie praktycznie nie mają racji bytu, bo nikt ich nie kupuje, na pewno nie za pełną cenę. I przejdźmy, słuchajcie, dalej. Jeszcze na dobre się nie rozegrałem w Dragon Ball Sparkling Zero, a już zapowiedziano DLC, w którym będziemy mieli, słuchajcie, postaci z Dragon Ball Daima, który jest mi kompletnie nieznany, a tymi postaciami będą Mini Vegeta oraz Giorgio. Dodatkowo jeszcze, moi drodzy, pokazano tutaj teraz 30-minutowy gameplay z Claire Obscure Expedycja 33, który wygląda fantastycznie. Jest jedną z bardziej oczekiwanych przeze mnie gier przyszłego roku. Niestety nie mamy dalej premiery. Gra jest takim europejskim, japońskim RPG-iem z turowym systemem walki. A czego mówię europejskim, japońskim? Ponieważ gameplay bardzo mocno będzie przypominał japońskie RPG, a grafika i ogólnie rzecz biorąc cały ten design postaci jest taki bardziej
europejski, tak? Cholernie mi się to podoba. Na maksa czekam i bardzo mnie cieszy, że nadal powstają piękne gry z turową walką, tak? System walki turowy to zawsze będzie mój ulubiony, więc mega mocno czekam. Dodatkowo jeszcze nowy update do Dragon's Dogma 2, który ma tutaj zwiększyć nam ilość klatek i gra ma ładniej śmigać. Fajnie. Ale ja się w Dragon's Dogma już nagrałem. I moi drodzy, dwa ostatnie newsy to fakt, że Unknown 9 ma bardzo niskie oceny, rzędu 4 na 10, 5 na 10. Jest to, słuchajcie, gra, w której twarzy użyczyła babeczka, która użyczyła również twarzy mniej lub bardziej udanie Yennefer w serialu Wiedźmin netflixowskim. No a sama gra, no to jest coś, co gracze kochają najbardziej, czyli magia. Bohaterka strzelająca magią, potem strzelająca z karabinów, bohaterka skradająca się, przejmująca, słuchajcie, aż mi mikrofon zleciał, przejmująca ciała i wrogów. Takie połączenie, ni to średniowiecze, ni to współczesność, ni to przeszłość, ni to przyszłość. Słuchajcie, gra posiada praktycznie każdy możliwy element gameplayu, jaki sobie możecie wyobrazić, dlatego wyszło z tego niesmaczne badziewie, jak na przykład, które tak naprawdę bardzo osobiście mi się kojarzy z Forspoken, który po prostu, o Jezus Maria, dajcie, nienawidzę takich gier, nie? Które są taką bezduszną papką, sklejką z innych tytułów. No, ale na osłodę, na końcu, moi drodzy, nowa gra od Puppet Combo, Sniper Killer. Będziemy wcielali się w seryjnego mordercę, który zabija za pomocą snajperki i zabija głównie niewinnych ludzi. Wspaniale! Bardzo Wam dziękuję za uwagę, widzimy się już jutro, a może nawet dzisiaj wieczorem w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Moi drodzy, pamiętajcie o łapka w górę, komentarzach. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć!